Witam Państwa ze studia Teleponika, mówi Piotr Zwoliński. Proszę Państwa, w naszym studiu myśmy mieli bardzo często różnych bardzo wybitnych osób, przedstawicieli właściwie nie tyle kultury, ile w zasadzie nauki, jak najwięcej. Myśmy mieli ogromną ilość profesorów, natomiast kultury, jak się od razu by mi powiedziało, to z tą kulturą było trochę mniej, no a ze sztuką było jeszcze mniej. Więc proszę Państwa, żeby to nadrobić, dzisiaj zaprosiliśmy do studia artystę malarza. Artystę malarza pana Gregora Namierowskiego, który jest w Montrealu już od pewnego czasu i który jest jednym, moim osobistym zdaniem i nie tylko moim, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli naszego malarstwa młodego w Kanadzie. Proszę Państwa, chciałbym powitać w Państwa imieniu pana Georgesa. O, przepraszam bardzo, mikrofon mi uciekł. Pana Georgesa Namierowskiego. Przepraszam bardzo za ten mały malentendu. Czyli mały ten wypadeczek z tym. No ale to się zdarza. Prawda, to wygląda jeszcze bardziej naturalnie niż nie tak sztucznie. Dobry wieczór, Piotrze. Jak się masz? Cieszę się, że znalazłeś się w naszym studio i już od razu muszę Państwu powiedzieć, że pan Gregor bardzo nie podoba się mu kotara. No, jak Państwo wiedzą, ta kontara była dyskutowana nawet na kongresie i na zebraniu kongresowym, dlaczego jest taka, a nie inna, no ale to trochę tak widocznie i również artyście malarzy się też nie podoba. Nie podoba się tobie kontara, a dlaczego? Taka piękna, czerwona. Więc na sam początku może chciałbym malutką popraweczkę, jeżeli chodzi o moje nazwisko. O. Znów zrobiłem jakiś błąd? Absolutnie nie, tylko po prostu należy pewne rzeczy zamienić, jak gdyby dodać Jerzy Zamierowski, pseudonim artystyczny Gregor. A, właśnie. A to tylko chodzi. To tylko Gregor to jest tylko. Gregor to jest absolutnie mój pseudonim artystyczny. Bo właśnie ciebie w środowiskach frankofońskich i anglofońskich znają pan nazwiskiem Gregor, więc wolałem przedstawić ciebie jako Gregor. Ale jakże to brzmi? Nie, nie. Jerzy Zamierowski, myślnik. Tak, Gregor. Gregor. Tak. Witam Jerzego Zamierowskiego Gregora w naszym studiu. Tak, więc a propos, ta kotara naprawdę się nie podoba? Nie, ona nie jest zła. Z tym, że ja widziałbym tu coś znacznie bardziej, powiedzmy, oddającego atmosferę. Biało-czerwoną? Bo to za bardzo czerwone. W wypadku Polski to może byłoby rzeczywistym symbolem biało-czerwona kotara. Z tym, że prawdopodobnie część ciała wychodziłaby bardzo dobrze. A część wychodziłaby bardzo źle. W ogóle jeżeli chodzi o telewizję, to kontrastowe kolory, zwłaszcza jak biało i czerwone, wychodzą fatalnie. I wtedy na białym wychodzi, dlatego powiedzmy ta bluzka, tam właśnie marynarka, która nie jest biała, wyjdzie na telewizji, powinna być biała, bo wszystkie białe po prostu tak zwane, one źle wychodzą w tubie tak telewizyjnej. Ja a wszystkie kolory stonowane właściwie pastelowe wychodzą. Ja widziałbym może nawet innego rodzaju aranżację, bo te powiedzmy fałdy troszeczkę jak gdyby dodawały pewnego rodzaju schwały, powiedzmy, temu miejscu, ale to niekoniecznie musi być zaaranżowane w ten sposób. Ale wiesz, to jest tylko. Tak, no zresztą to dla nas jest, proszę Państwa, dlaczego Państwu tak myśmy zaczęli od tej kotary? Bo po prostu pan Jerzy Zamierowski jest oprócz tego dekoratorem w najlepszym magazynie u Simpsona. Wprawdzie my od Simpsona nie dostajemy żadnej pieniędzy za tą reklamę, no ale rzeczywiście wystawy to jest dzieło Jurka. Jurek, pracujesz tam już od dawna, prawda? Simpson jest jakąś taką w pewnym sensie oazą. Będąc na pustyni, szukając naokoło. W zasadzie nie szukałem długo Simpsona. Tak prawdę mówiąc, to znaleziono mnie, dlatego że byłem polecony z Manpower,
że mogę się tam zgłosić, nie chcąc, przerywając powiedzmy swojego kursu języka francuskiego. Decydując się jednak w jakimś sensie, że język to jest rzecz najważniejsza, jednak ta pani nalegała na to, żebym po prostu poszedł na to spotkanie i na to interwiu. I Boże Święty, no niestety język francuski na chwileczkę przynajmniej odszedł w te sprawy ad acta. Aha, bo tam było po angielsku wszystko, tak? No, nie chodzi o to, tylko musiałem rozpocząć pracę w Simpsona. No ale właściwie od razu, bo wszyscy tak. Właściwie wybitni malarze tutaj, proszę Państwa, utrzymują się, zarówno wielcy malarze kanadyjscy i po prostu nie są, trudno właściwie im się utrzymać, albo są profesorami w Cégepach, albo na uniwersytetach. I to jest zupełnie normalne, że na malarstwo czasami, malarstwo nie potrafi utrzymać jeszcze swojego malarza. Nie, to na ogół po śmierci to utrzymał. Tak, ale to może wtedy... to nie jest zupełnie normalne właśnie, że malarstwo, ja tu chciałbym rozszerzyć trochę sprawy malarstwa w ogóle na sprawę sztuki. Dlatego, że malarstwo to jest jedna z dziedzin sztuki, powiedzmy, którą ja szczęśliwie reprezentuję. Ale równocześnie istnieje rzeźba, przecież istnieją inne, wydają mi się równie wspaniałe dziedziny, jak powiedzmy rzeźba, jak... No nawet i film. No, nawet i film, no tak, oczywiście, no, nic nie ujmując. Telewizji jeszcze nie. Z tym, że kwestia odbiorcy to jest sprawa dosyć trudna w latach, powiedzmy, w których żyjemy. Dlatego, że definicja artysty w tej chwili zaczyna to się zmieniać na, powiedzmy, na korzyść ludzi, którzy tworzą. Ale dotychczas to było takie trochę, powiedzmy, nie bardzo zidentyfikowane z czym. I z kim przede wszystkim? Kto jest za kim? Także artysta reprezentował jak gdyby siebie, samego poszukującego, takiego Don Quixota, który się błąka, który walczy o dużą sprawę, wie kim jest, wie co czuje, wie z której strony wiatr wieje, no, ale niestety... Rzeczywiście wie. Nie, ja nie mówię o sprawach politycznych. Nastroje wyczuwa, prawda? Nastroje społeczeństwa może wyczuwać. To jest coś innego. Jest odbiorcą, takim odbiornikiem. Jest papierkiem lakmusowym. Tak. Ale wiesz, żebyśmy tak wrócili, właściwie jak dawno, gdzie skończyłeś studia? Skończyłeś studia w Polsce. Studia, tak. Natychmiast po studiach, jak ci się udało przyjechać tutaj i kiedy przyjechać dokładnie? Więc nie udało mi się przyjechać, tylko po prostu wjechałem do Kanady. Ale jak? No wjechałem do Kanady nieomalże na białym koniu. Poprzez Londyn. Poprzez Londyn. Właśnie. Tak, Anglia. Także to był rzeczywiście, wracając do spraw, powiedzmy, angielskich, to były wspaniałe momenty, które przeżywałem w tym pięknym kraju. Anglii. W Anglii, tak. Dlatego, że Anglia ma coś, zresztą każdy z kraju ma coś uroczego, ale ja mówię w tej chwili o Anglii. I Anglia reprezentuje sobą może ten mój pierwszy styk z Zachodem wywarł na mnie takie przeogromne wrażenie. Jako coś niezapomnianego dotychczas, co pozostanie niezatartym wrażeniem. Mówiąc o Anglii, chciałbym mówić bardziej o Londynie. Londyn jest tym miejscem tam, w którym mieszkałem. Także to może po prostu jest właśnie tym zbiorem i tym wynikiem, tym zlepkiem, tym miejscem, w którym mogłem ujrzeć na swoje oczy, na swoje własne oczy, jak rzeczywiście ten świat zachodni wygląda. To już było tak dawno. Ale nie Paryż? Paryż tak, oczywiście. Ale to było w każdym razie, bo to czy nie, powiedzmy, czy to nie było również ten pierwszy szok, powiedzmy... Kulturowy. Wyjazdu tego jednak
gruncie rzeczy co dużo jest wschód-zachód, prawda? Tak, najprawdopodobniej. Z tym, że w moim przypadku akurat, to ja mówię... Zniknięcie z Londynem, tymi galeriami, tą sztuką... Absolutnie, to co mnie łączy prawdopodobnie dotychczas. Aha. I co jest bardzo autentycznym, wydaje mi się. A jak później stamtąd, powiedzmy, zdecydowałeś się przyjechać tutaj? Więc tutaj troszeczkę, powiedzmy, nie należałoby rozpoczynać tego takiej dramatycznej strony, wydaje mi się. Aczkolwiek to reprezentuje sobą, to twoje pytanie, już niesie za sobą jakieś dużo, powiedzmy, niepokoju wnosi. Pewnego wieczoru, oglądając na ekranach telewizji angielskiej, BBC, a wydarzenia z mojego nieomalże rodzinnego miasta, Gdańska. Co się dzieje z tym miastem? Palone mury, palony gmach partii. Popłoch, ludzie. A który to był rok? To był rok dokładnie 1980. Tak? Nie, tu należy wnieść poprawkę malutką. To było 1970. Gdzie były to ofiary w ludziach i tak dalej. Właśnie, tak. Tak, to były lata te. No lata, wiesz, u mnie w moim przypadku odgrywają dużą rolę oczywiście, ale w tym wypadku można by troszeczkę to zamienić. Przynajmniej o 10 lat się cofnąć, tak. Tak, niestety w Polsce nadal, i to później, w 10 lat potem, znów nastąpiło w twoim mieście, no i właściwie to się... No tak, ale pytałeś mnie po prostu, tak, co mnie spowodowało. To była decyzja, że co właściwie... Wywarło. Nie widziałeś momentu powrotu i chciałeś się gdzieś... Po tych obrazach, które obejrzałem w telewizji, byłem w jakimś sensie... coś we mnie... zamarło i nie tylko zamarło, coś może zginęło na zawsze. Także ja nie widziałem już wówczas możliwości mojego powrotu do Polski, dlatego że coś się dokonało takiego, że ja nie przypuszczałem nigdy, że coś takiego może się dokonać. Także to wywarło na mnie niesamowite wrażenie. I to była ta decyzja. Proszę pana, a jak Kanada? Niestety musimy, wiesz... Oczywiście, musimy skracać naszą rozmowę, bardzo, bo proszę. Mamy niedużo czasu jeszcze. Dobrze. Także powiedzmy, to jest dosyć ciekawe i chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, ale mamy stosunkowo mało czasu. Ja rozumiem. Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć tak w paru słowach, jak wyglądało twoje historie, tutaj wyglądają historie w Kanadzie, bo jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że Jurek Zamierowski dekorował bodajże, ostatnio dekorował bal, dekorowałeś bal z premierem dla kongresu. Jeszcze mówisz o balu Polonii? Tak. Nie, no to począwszy od lat solidarnościowych tak zwanych. Oczywiście miałem, powiedzmy, tą możliwość udekorowania tej sali, w której występował pan Pietrzak, co uważam pewnego rodzaju wyróżnieniem dla samego siebie. To był jego pierwszy bodajże występ, prawda? Wydaje mi się, że to był po prostu pierwszy występ w Kanadzie. Tak. Także oczywiście ja jako Polak podszedłem do tego. Tak. No więc właśnie przepraszam, że tak mówię, ale będziemy musieli już niedługo już kończyć. Nasza emisja dobiega końca, proszę państwa. Jak państwo widzą, Gregor maluje i zobaczą państwo nas w tej samej emisji, zobaczą państwo jego atelier, jego wystawę, którą zorganizował i przy okazji właśnie to, żeśmy zaczęli mówić o Kotarze, prawda, i nawiązujemy również to może kiedyś będziemy mieli możliwości, że zrobisz nam jakąś lepszą Kotarę i lepszą dekorację. Cudownie. Już się podpisuję. Świetnie. Dziękuję. Nawet Gregor. Dziękuję ci bardzo. Proszę państwa, dziękuję ci, Gregor, za to. I właściwie mamy do rozmowy co najmniej jeszcze dwie godziny. Jeżeli nie więcej. Właśnie. No niestety nasza emisja jest
krótka. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo, za tak Piotr. Krótką historię. Dziękuję bardzo. Ci. No i trzymam za słowo. Proszę państwa, być może dzięki Wiedrowi będziemy mieli lepszą dekorację. Dziękuję państwu, mówił Piotr Dworzyński. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bohdan Hamerski i mam przyjemność i honor artysty polskiego pochodzenia pana Jerzego Samierowskiego, bardziej znanego pod pseudonimem Gregor. Tematem dzisiejszego programu jest w miarę naszych możliwości próba pokazania wizji artysty poprzez jego dzieła. Głównym polem działania Gregora jest malarstwo, ale musimy zaznaczyć równocześnie, że pracował i dalej pracuje w tak różnorodnych dziedzinach jak grafika, rzeźba i dekoracja. W tej ostatniej dziedzinie najlepszym dowodem jest jego własny apartament, gdzie wszystko, włącznie z meblami, jest owocem pracy i siły kreacyjnej artysty. Te cechy charakteru odnajdujemy w całej jego twórczości. Jurek, do tego momentu miałeś bardzo wiele wystaw, ekspozycji. Jesteś reprezentowany w Stanach Zjednoczonych. Czy mógłbyś powiedzieć coś na ten temat? Przede wszystkim jestem reprezentowany przez Warsaw Gallery, która jest po prostu jakąś galerią najbardziej znaczącą, jeżeli chodzi o sztukę polską w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu w całej Ameryce. A właścicielka tej galerii, pani Barbara Lazo, postawiła po prostu na ten konik. Rezultaty są fantastyczne. Po prostu obrazy, nie mówię, że są rozszarpywane. W każdym razie niektóre z nich chciałbym mieć z powrotem u siebie, ale niestety. Wyobraź sobie, że ja też. Mówiłem przed chwilą o dynamice twojej
Skąd ona się bierze? Może możesz to wytłumaczyć? Moja dynamika. Wydaje mi się, że przede wszystkim jakieś moje tło, to znaczy poprawiając się troszeczkę i używając tutaj słowo background, wskazuje na to, że po prostu powinienem naturalnie to mieć i to mam, dlatego że po prostu jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w bardzo fantastycznym miejscu, które się nazywa Ogóły. Jest bardzo blisko Białegostoku. I to miejsce zostawiło niezatarty ślad na mnie. I pozostawiło jakiś wpływ na całą moją twórczość. Jeśli chodzi o wpływy, wiem, że twoja żona, pani Krysia Zamierowska, ma bardzo duże znaczenie w twojej sztuce. Krysia. Krysia jest moją żoną, rzeczywiście. I po prostu w tej chwili się cieszymy obydwaj z tego po prostu stwierdzenia, że Krysia jest moją żoną. Ale pomijając, powiedzmy, te już realia, Krysia jest kobietą. Krysia jest moją, jakbym to określił, muzą. Bo to może bardziej definiuje Krysię Zamierowską jako moją żonę. Sam prosty fakt, przepraszam się bardzo, tak, bo ja jestem w stanie mówić i mówić, dlatego że po prostu lubię mówić nie tylko w sposób właśnie, jak tu widzisz, tylko łącznie ze słowami. Jeśli chodzi o sztukę, twoja ekspresja ma też inne tematy jeszcze. Może możesz powiedzieć coś na ten temat? Abstrakcja w sensie abstrakcyjnym nigdy mnie nie interesowała. Zawsze chodzi o mi o ekspresję. Także może moje obrazy są zaliczane bardziej do ekspresjonizmu, ale to nie jest moja wina. I najpierw jest twórca, a potem jest odbiorca. Przepraszam cię, Bogdan. Tak. Jest bardzo, bardzo wiele tematów, które są związane blisko z twoim życiem. Może na ten temat możesz coś powiedzieć? No, najbardziej ja mam swój zamknięty świat, który jest, powiedzmy, najbliższy dla mnie, bo w tym świecie się obracam, w tym świecie najlepiej się czuję. Bo każdy artysta musi stworzyć swoje milieu, po prostu swoje otoczenie. I ja właśnie wydaje mi się, że jestem do tego stopnia szczęśliwy, że uzyskałem to. Począwszy, przepraszam bardzo za taki początek, począwszy od żony, skończywszy na moich kotach, które właśnie... Które wiele osób zna tu w Montrealu. No tak, które są słynne oczywiście, ale biało-czarne należy zaznaczyć. Jak wiele rzeczy u ciebie. No tak, bo to jest dominujące w moim apartamencie, jak zauważyłeś na początku, stworzonym przeze mnie samego, tak. I posiadam jakąś taką ideę fix. Chodzi o to, że po prostu jest coś albo nie ma czegoś. Biało, czarne. Obrazy są dokończeniem. Czy to znaczy, że całe twoje życie jest serią kontrastów? To nie są kontrasty. To jest kwestia obserwacji. Nie jestem malarzem filozoficznym, ale malarz, czy twórca pozbawiony filozofii, czy niechcący wejść w tą sferę, po prostu przestałby być sobą. Bo człowiek zamknięty w czterech ścianach, czyli w pracowni, jednak musi po prostu tworzyć, prawda? Czyli myśleć. Jurek, jesteś tutaj w Kanadzie od kilkunastu lat. Przebywałeś chyba nie tylko w Montrealu. Tak. Począwszy od Anglii, którą poznałem w jakimś sensie trochę ubogim, dlatego że byłem tam dopiero tylko 2,5 czy około 3 lat, to nie jest zresztą.
Przy 85 Mount Royal, blisko skrzyżowania z Park Avenue, znajduje się apteka Singer's Pharmacy, która specjalizuje się w wysyłce lekarstw do Polski. I've been sending medicine overseas for many years now. I send to Poland, Hungary, Czechoslovakia, Romania, Albania and many other countries. If you receive a letter from a relative overseas requesting a medicine, whether the letter is accompanied with a prescription or not, I can help you. If the medicine is not available in Canada, it's not a problem. I have connections in England, Switzerland and Germany. Więc recepta nie jest konieczna. Wystarczy nazwa leku. Singer Pharmacy, 85 Montreal West. Lekarstwa z Kanady i z Europy Zachodniej do Polski. Każdego roku, kierowane prawiecznym instynktem, ptaki wracają do ojczystych gniazd. Wracają do szumiącego morza, wysokich gór, zielonych lasów i jezior. Ty też przyleć do Polski, którą opuściłeś tak dawno. Przyleć polskimi liniami lotniczymi LOT. Tylko kilka godzin lotu. Jedyne bezpośrednie połączenie Montreal-Warszawa. Alpha Video and Film. Professional broadcast quality transfers from PAL and CECAM to American Standard Systems. For all video and film transfer needs, Telepolonica uses Alpha Video services for three good reasons. Quality, price, and fast delivery. If it's good enough for us, it will certainly be good for you. Alpha Video. See the address in the yellow pages. Okazje. Według całkowicie polskich receptur. Wesela, chrzciny, komunie oraz inne uroczystości zawsze służymy Państwu świeżymi wypiekami. Polecamy również wybór znakomitych wyrobów garmażeryjnych. Zapraszamy Państwa we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków, do naszego sklepu, który mieści się niedaleko skrzyżowania ulic Frontenac i Ontario. Łatwy dojazd metrem do stacji Frontenac.